Witam Was serdecznie z Wólki Mlązkiej, części Otwocka. Za mną widzicie efekt naszych prac ostatnich 3 tygodni. W zasadzie może nie 3 tygodni roboczych, można powiedzieć, że 2, ponieważ nie dane nam było pracować cały czas ze względu na warunki pogodowe. Przepraszam też za mój stan, nie czuję się dzisiaj najlepiej, ze względu na to, że nadal jestem przeziębiony, jakoś nie mogę wyjść z tego przeziębienia, ale postaram się Wam pokazać to wszystko, co dotychczas zostało zrobione na tym filmie. Konstrukcję budujemy w naszym standardzie, belki w ścianach 4,5 na 15, nieco szerszych, gdyż jest to akurat drewno skandynawskie. Jeśli budujemy go z polskiego, które absolutnie nie ustępuje w jakości temu, wtedy nie 4,5, a 4 na 15. Różnica jest też w belkach stropowych, 22,5 na 5, w polskich deskach 20 na 5. I rozstaw belek znacie, zawsze to podkreślam, ale powtórzę, co 40 cm belki w ścianach oczywiście, wzmacnianie ryglami dół-góra. Dolne rygle służą też do montażu hydroizolacji pionowej od wlewki fundamentowej miksokret. Oczywiście płyta OSB na zewnątrz, dylatowana przy pomocy takich oto klamer, które Wam pokażę. Konstrukcja dodatkowo wzmacniana zastrzałami poza reglami, o czym Wam mówiłem. W standardzie konstrukcji jest też ruszt, taki jak tutaj widzicie u góry. Ruszt, który służy do tego, żeby podtrzymywać wełnę. Wkładamy tam też folię, po to, żeby ten montaż przebiegał łatwiej. Folia się nie osuwała, natomiast finalnie i tak jeszcze pod spodem będzie paroizolacja. Jak widzicie, ryglowanie belek stropowych odbywa się również. Dlaczego w takiej przeplatance? Po prostu, by móc do czoła deski dobić gwóźdź pneumatyką. I tak wygląda obecnie pomieszczenie salonu. Tu będzie aneks kuchenny. Jeszcze raz powtórzę, jak będą wyglądać wnętrza. Tu będzie łazienka. Tu będzie pomieszczenie techniczne. Klatka schodowa i sypialnia dolna. Mówiłem Wam ostatnio, że jeśli odległość między ścianą działową bądź inną ścianą działową bądź ścianą działową, ścianą zewnętrzną nośną wynosi więcej niż 4,5 metra, wówczas musimy zastosować dodatkowe wzmocnienie. I w tym przypadku takie ciekawe rozwiązanie. Tutaj akurat ta ściana, która jest szersza, ma nad sobą oczep, a węższa podciąg. Podciąg, który podtrzymuje, znaczy łączy te ściany i nadaje jej odpowiedniej sztywności po to, żeby wzmocnić całą konstrukcję parteru. No i ten podciąg służy jednocześnie za nadproże. I tak to zostało połączone. Jeżeli chcecie zobaczyć taki klasyczny podciąg między ścianą działową a ścianą zewnętrzną i to ścianą wysoką, bo tam do szczytu ta ściana ma prawie 9 metrów, to wróćcie do filmu, w którym pokazuję mój dom i takie dwa podciągi są nad salonem, w miejscu, gdzie znajduje się antresola i pustka nad sufitem, bo tam jest salon katedralny. Tam ewidentnie widać, o co chodzi. Ok, wejdę na górę, za chwilkę pokażę Wam, jak to wygląda z tamtej perspektywy. Za chwilkę słyszymy się znowu. Dasze użytkowe. O, fajnie. Niewielki domek, ale jakże przytulny. No i jestem na górze. Tak wygląda klatka schodowa z góry. I tak, to będzie jedna sypialnia z fajnym, szerokim, panoramicznym oknem. Niewielka, lecz przytulna. No wprost będzie WC. Tutaj jest otwór drzwiowy. I tak będzie wyglądać WC, oczywiście WC z wanną chyba, z tego co pamiętam, ale jeżeli nie, to będzie WC z jakąś tam umywalką. I tu będzie druga sypialnia, też okno panoramiczne. Oś północ-południe, tu będzie południe, tu będzie północ, tu będzie wschód, a z tej strony będzie zachód. I tak to wygląda. Słuchajcie, no na razie nie ma co tu jeszcze pokazywać. Dodam od razu, że oczywiście w standardzie konstrukcji jest też wiatroizolacja. Tutaj ją widzicie, między innymi w glifach okiennych i powłoka przeciwwilgociowa, którą stosujemy na połaciach dachowych pod wykończenie tychże połaci. W tym przypadku, zdaje się, będzie to gąt bitumiczny. Pokażę Wam
konstrukcję tego domu od zewnątrz. Po prawej stronie widzicie elewację wschodnią. Elewacja frontowa jest w osi południowej. Przejdźmy dalej. I tutaj mamy elewację zachodnią oraz elewację tarasową, która znajduje się od północy. I teraz być może część z Was zadaje sobie pytanie, dlaczego od północy elewacja tarasowa? No, rzeczywiście trudno się z Wami nie zgodzić, jeżeli się dziwicie, ponieważ zwykle taras ma wystawę południową albo zachodnią. Ale uwierzcie, że są tacy inwestorzy, którzy lubią chłód i chcą mieć elewację tarasową od strony północnej, żeby zaglądało tutaj jak najmniej słońca i w pomieszczeniach dzięki temu panowała bardziej komfortowa temperatura w okresie letnim. I taki przypadek mamy tutaj. Jednocześnie są też działki, na których są takie warunki zabudowy, może nie tyle co wymuszone prawnie, ale naturalnie zastane, gdzie droga jest od strony południowej i tak jest też i w tym przypadku. To jest taki czynnik właśnie, gdzie no najbardziej optymalnym było wykonanie elewacji frontowej tego domu właśnie od strony południowej, czyli od strony wjazdu. Zresztą tak, tutaj w tej elewacji zachodniej, gdyby był taras, no tak ten taras patrzyłby na dom sąsiadujący i mimo, że to jest inwestycja dwóch braci, no to jednak cenią sobie zapewne na tyle swoją, jakby tu powiedzieć, prywatność, że no też jakby uwzględniają fakt, że taki taras tutaj mógłby przeszkadzać mieszkańcom kolejnego domu. I tak myślę, że pokierowali się właśnie taką logiką. Jeśli chodzi o tę budowę, to już wszystko. Myślę, że tutaj został dzień, może dwa dni prac do dokończenia, ponieważ brakuje kilku metrów kwadratowych płyty OSB na zewnątrz i wiatroizolacji. A ja za chwilkę udam się na kolejną budowę też w Otwocku Świder i sprawdzimy, co tam się wydarzyło od czasu mojej ostatniej wizyty. Natomiast dodam od razu, że kiedy tamta druga konstrukcja na fundamencie, który już na nią czeka, zostanie ukończona, wtedy przyjadę tu i pokażę Wam, właściwie inaczej, zrobię porównanie, żebyście mieli wgląd, czy rzeczywiście to wygląda identycznie i standard budowy jest taki sam. No to widzimy się za chwilkę na następnym placu budowy. Jestem na placu budowy w Otwocku Świdrze. Niewiele się tutaj zmieniło, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Natomiast rozpoczęły się kolejne prace instalacyjne. Ze względu na to, że jak wiecie, wykonaliśmy już tutaj instalację wodno-kanalizacyjną, to można było rozpocząć przygotowanie instalacji hydraulicznej, grzewczej, podłogowej, bo w taką będzie wyposażony ten dom. W związku z tym należy w takim przypadku wykonać od kilku do kilkunastu obwodów z rurek, które łączymy w odpowiednim kolektorze z rotometrami umożliwiającymi regulację przepływu wody. Pompa dostarczać będzie też centralną, ciepłą wodę, przepraszam, użytkową. Nie jestem w stanie tak swobodnie poruszać się teraz po wnętrzach tego domu, żeby Wam tę instalację pokazać, ale o tyle, o ile będę mógł to zrobić, to Wam właśnie ją pokażę. W porządku, zajrzyjmy do środka i tak to wygląda. Będę robić ujęcie na początku z perspektywy drzwi wejściowych. Tu mamy wiatrołap, korytarz, pomieszczenia sypialni, tam gdzieś w głębi łazienka, tam z tyłu widać salon, kuchnię i tak dalej, ale co najbardziej istotne, jak należy przygotować pierwszą warstwę wlewki betonowej, czy tak zwanego chudziaka, do tego, aby móc taką instalację hydrauliczną ogrzewania podłogowego wykonać. Najpierw powstaje warstwa hydroizolacji, czyli wygląda tak, że rozciągamy na płycie betonowej masę asfaltowo-kauczukową, następnie na to układamy papę, znowu masę asfaltowo-kauczukową, znowu papę. I do tego idą dwie warstwy styropianu. Mówiłem o papie, od razu dodam, że papa oczywiście jest układana naprzemiennie w poprzek, a jeżeli chodzi o styropian w cegiełkę, jest to styropian fundamentowy, dwie warstwy po 5 cm, również w cegiełkę. I zwróćcie uwagę, że równocześnie z wykonaniem takiej hydroizolacji i termoizolacji poziomej, fundamentowej, bo tak ona się nazywa, wykonujemy też izolację pionową szkieletu od przyszłej wlewki z agregatu Mixocret, czyli de facto wlewki posadzkowej.
i składa się ona z takiej oto folii paroizolacyjnej, wcześniej oddzielonej od przyszłej wlewki agregatu Mixocret pianką dylatacyjną, która ma kompensować no, ruchy tej wlewki ewentualne posadzkowej i chronić szkielet przed no, uszkodzeniami mechanicznymi, a ta folia akurat ma chronić przed naciąganiem wilgoci do szkieletu właśnie z tejże posadzki. Spróbuję Wam tak pokazać o tyle, o ile jak wygląda w tym momencie cała ta instalacja, bardziej rozpiętościowo, jeszcze na przyszłych etapach budowy opowiem Wam o niej nieco więcej, a w ogóle to nakręciliśmy taki ciekawy film jakiś rok temu, może nieco więcej, o tym jak łączymy starą izolację, instalację hydrauliczną ogrzewania podłogowego z nową i możecie sobie obejrzeć ten film, tam jakby więcej widać i bardziej szczegółowo omawiam ten temat. Za chwilkę w górnym rogu ekranu zobaczycie link do tamtego filmu, jeżeli jesteście zainteresowani bardziej szczegółowo wykonaniem takiej instalacji w takimż domu. Jak widzicie, tam doprowadzone są wszystkie rurki obwodów, więc tam też będzie skrzynka, kolektor, można powiedzieć, mówiąc bardziej fachowo, z rotometrami. Co umożliwiają takie rotometry, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, regulację cyrkulacji ogrzanej wody w poszczególnych obwodach, co też ma wpływ na no, temperaturę, jaką osiągamy w danym pomieszczeniu. Można podregulować w rotometrach również opływ wody, obieg bardziej. No, zauważcie, że w miejscach takich jak tam, gdzie będzie stała szafka, czy tam, gdzie będzie muszla klozetowa, tam w tle widać też wypust kanalizacyjny brodziku, tam nie ma sensu robienia takich rurek, nie ma sensu robić ogrzewania. I tak podłoga będzie ciepła w tym miejscu, po którym będą się poruszać mieszkańcy tego domu. Tam podobna sytuacja jest w tamtym pomieszczeniu garderoby, a teraz jeszcze rzut na salon. No i co? Na dzisiaj to tyle z obu budów. Rozpoczęliśmy budowę dwóch kolejnych domów, jednego pod Mińskiem Mazowieckim, natomiast drugiego w okolicach Żabiej Woli, czyli zupełnie po drugiej stronie Warszawy. I myślę, że następne moje filmy będą poświęcone tamtym realizacjom. Oczywiście wcześniej pokażę Wam też inne rzeczy, bo w dosyć zaawansowanym stadium budowy mamy też dom w Ławkach. To jest powiat piaseczyński za Górą Kalwarią, patrząc od strony Otwocka. I tam jest już bardzo ciekawie, właściwie widać dom. Zostało około 2-3 tygodni do osiągnięcia stanu deweloperskiego naszej firmy. Dlatego tam udam się tym chętniej. I tak, na dzisiaj to tyle. Tak jak Wam powiedziałem, widzimy się wkrótce gdzie indziej, w jakichś miejscach realizacji, gdzie powstają ciekawe domy. Natomiast mam dla Was taką propozycję, jeżeli macie jakieś sugestie co do tego, jaki dom bądź element takiego domu chcielibyście poznać bliżej, żebym go mówił, pokazał, no to zgłaszajcie swoje propozycje pod naszymi filmami. Chętnie się do tego odniesiemy w naszych materiałach wideo. Wiem, że chcielibyście zobaczyć starszy dom naszej firmy, jakiś taki ponad 20 lat, też wrócę do tego za chwilkę. Muszę przejrzeć trochę tych inwestycji, żeby zobaczyć, gdzie pojechać. A jeszcze jedna rzecz. Być może w ciągu najbliższych 2 miesięcy udam się do Siewierza Jeziornej. To jest takie ciekawe miejsce. Tam powstało pierwsze w Polsce zrównoważone miasto. Co to jest zrównoważone miasto? To jest takie miasto, które buduje się od razu z całą infrastrukturą, nawet z kościołem. W tamtym przypadku mamy też do czynienia z lokalizacją w pobliżu zalewu Siewierz Jeziorna. Ono się zdaje się nazywać, czy też Jezioro Siewierskie, chyba tak, przepraszam, gdzie nawet mają własną marinę mieszkańcy tego zrównoważonego miasta. I tam chciałbym dodać, że najstarszą część tamtego zrównoważonego miasta
budowaliśmy niemalże w całości my, ponieważ zabudowa rynku, bo rynek też jest częścią takiej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, cała zabudowa rynku praktycznie została wykonana w technologii szkieletowej przez naszą firmę. Tam łącznie wybudowaliśmy kilka tysięcy metrów sześciennych w technologii szkieletowej, no i mam nadzieję, że zainteresuje Was to, jak wyglądają takie większe założenia budowlane w takiej technologii w naszym wykonaniu. Tak jak mówię, tam jest, nie wiem, z 8 domów szeregowych, w szeregowcach zdaje się dwie w cudzysłowie takie fajne kamienice, które też wybudowała nasza firma. Te obiekty są już wykupione, użytkowane od kilku lat. No i architektonicznie to się fajnie prezentuje, a być może uda mi się znaleźć jakieś zdjęcie, to teraz zobaczycie je na ekranie, a jeżeli nie, to będzie oznaczać, że się nie udało. Ale kiedy tam się wybiorę, na pewno opowiem Wam o tym wszystkim więcej i myślę, że to będzie ciekawy film dla Was. Tymczasem pozdrawiam Was, do widzenia.